Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, że Szwajcarzy nie przyjęli 1000+? Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, że Polska nie jest Szwajcarią Północy? Wyobraźcie sobie, że jesteście nie tylko magistrami ekonomii, ale już menedżerami, którzy startują w konkursie na ratowanie upadającego, zbankrutowanego przedsiębiorstwa. Siedzi rada nadzorcza. Tym przedsiębiorstwem może być Polska. Może być jakikolwiek z tysięcy polskich samorządów, które upadają, bo przez 27 lat budowały swoje miliony plus. I przez te miliony plus dziś jedna z najbogatszych gmin w Zachodniopomorskim przez pociąg wariatów za 50 milionów jest bankrutem. I takich gmin jest coraz więcej. I wbrew statystykom, jeżeli idziemy po Polsce, to na każdej ulicy, wbrew temu, co było 27 lat temu, co roku są wolne lokale. Wynajmę, sprzedam. Stajecie przed radą nadzorczą, jaką są akcjonariusze albo wyborcy i musicie im w praktyce, jaką magistrowie, menedżerowie zaproponować, jak uratujecie to przedsiębiorstwo. I jak zaczniecie tak jak polscy politycy obiecywać gruszki na wierzbie, że zbudujecie nowy aquapark, że zbudujecie nową kolej samorządową jak w Rewalu, że zbudujecie kolejne szklane domy, to uratujecie to przedsiębiorstwo? Oczywiście Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Biznesowego was nigdy nie zatrudni. Jak to się dzieje, że zatrudni was wyborca polski? Bo zatrudnia. 2500 polskich samorządów i prawie w każdym rancho. I prawie w każdym układ. I w każdym układ zamknięty. I marzeniem polskiego absolwenta nadal w każdej kadencji 70% studentów chce wyjechać z Polski. Dlaczego? Dlatego, że tu nie ma miejsca dla ambitnych. Tu nie ma miejsca dla zdolnych, tu nie ma miejsca dla odważnych, tu nie ma miejsca dla marzycieli biznesu. Przez 28 lat od 1989 roku mogłeś zostać co najwyżej asystentem pana posła czy pana senatora, poprowadzić biuro, zostać referentem w gminie u pana wójta na rancho. To cała kariera. Ludzie się biją, jak jest konkurs w jakiejś instytucji samorządowej i nie wiedzą, że ten konkurs już jest dawno ustawiony. W ubiegłym tygodniu jeden ze znajomych mechaników prosi mnie, panie Stefanie, może by pan porozmawiał, bo w Starostwie Kamieńskim ogłosili konkurs na referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Rozmawiam z dyrektorem, on mówi, panie Stefanie, od początku wiadomo było, że ten konkurs już wygra ten i ten. I my mamy być Szwajcarią Północy. Kiedy będziemy? Kiedy będziemy mieli oprócz wiedzy, talentu, doświadczenia i jeszcze to, co nazywamy odwagą w sercu, co nazywamy naszym wielkim marzeniem, I to marzenie potrafimy połączyć w przedsiębiorstwo, które zmieni Polskę. To ma być siła,
która potrafiła zmienić inne kraje. Jeżeli należymy do jednych z najbardziej pracowitych narodów świata, to dlaczego tu, na polskiej ziemi, nie mamy efektów? We wszystkich badaniach naukowych jesteśmy uznawani za jednych z najzdolniejszych, najbardziej pracowitych, najbardziej kreatywnych, najbardziej zdeterminowanych. To kto ma to zrobić, jak nie tacy? Oczywiście, przyczynę wszyscy znamy. Przyczyną jest interwencjonizm, przyczyną jest socjalizm. Bo czymże innym nie nazwać socjalizm obrazowo, jak schizofrenią? Ten sam człowiek na swoim jest ekonomistą i chłop, jak przejmuje zadłużone gospodarstwo po dziadku czy ojcu, to nie zaczyna od siania kwiatków i rabatków i przekupywania sąsiadów, jaki to nie jest wspaniały, bo urządzi libację. On uzdrawia to gospodarstwo. Jeżeli chcesz zostać polskim menedżerem, polskim wójtem, burmistrzem, posłem, premierem, to musisz mieć odwagę, jak przyjdziesz, bo wygrałeś wybory. To co zaczniesz? Od urządzania swojego gabinetu? Od zmiany fury i komóry? Nie. Usiądź na starych meblach. Pokaż swoim przykładem, że przyszedłeś jako ktoś, kto przychodzi zmienić, a nie uczestniczyć w dziobaniu. I musisz naznaczyć zasady ogólne. A podstawowa zasada ogólna, którą tu wszyscy w środowisku wolnościowym, nie tylko w Polsce i na świecie powtarzamy, ale nie umiemy wprowadzić w życie praktyczne. To jak pójdziesz na sesję i będziesz uchwalał pierwsze podstawowe akty prawne, to uchwal plan zagospodarowania przestrzennego wolnościowy. Jaki? Taki, że wolno wszystko pod warunkiem, że nie przeszkadzasz nikomu innemu. A nie taki, że radni uzurpują sobie prawo do tego, żeby na tej lub tamtej działce było to czy tamto. Bo tu się zaczyna problem, a później są schody. Bo jak raz pozwolisz na to, że tego nie zrobisz, nie ustalisz zasady, to będzie ci się to czkawką odbijało, bo wstaniesz na sesji i powiesz, że się nie zgadzasz, bo ci się przypomniała zasada. Ale w planie ustaliliście co innego. A plan to podstawowe prawo lokalne. I tak samo jest w państwie. Jak zmienić zatem polskie samorządy? Można zmienić tylko własnym przykładem. Oczywiście to będzie kropla w morzu, bo możecie być następnymi, którzy to udowodnią, że to się da zrobić. Wbrew tym, którzy twierdzą, że się nie da, że w polskich warunkach to jest niemożliwe. Jest możliwe. Tylko musisz płynąć pod prąd. A to kosztuje bardzo dużo. Bardzo dużo determinacji, bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo budowania swojej własnej myśli, którą potrafisz obronić publicznie. Bo ci radni wyjdą, tak samo jak posłowie w Sejmie, za drzwi i zmienią zdanie. I wrócą na następną komisję i zmienią zdanie. I nigdy tego nie obronisz, jeżeli nie zbudujesz swojej stabilnej większości. Można to zrobić. Wbrew wielu moim kolegom, którzy mówią, że owszem, to jest słuszne, ale tego się nie da zrobić. Dlaczego? Przecież to jest nielogiczne, a wy wszyscy jesteście logikami. Jeżeli coś jest spójne i logiczne, to dlaczego to nie wychodzi? Bo nie mamy na tyle, oprócz talentu, wiedzy i doświadczenia, odwagi. Miejcie charakter, miejcie odwagę i nigdy się nie poddawajcie. Nigdy.